Cześć! Chciałbym Wam pokazać dzisiaj, jak wykonać pewną prostą czynność, która czasem może nam się przydać, posiadając Suzuki Gran Vitara drugiej generacji. Tą czynnością będzie nic innego, jak tylko rozłączanie napędów. Musimy rozłączyć napędy w sytuacji, kiedy na przykład potrzebujemy samochód albo holować, albo potrzebujemy wciągnąć go na lawetę, albo po prostu czasami potrzebujemy go przepchnąć bez możliwości na przykład uruchomienia silnika. Wtedy takie rozłączenie napędów może nam się przydać. Natomiast co to rozłączenie napędów robi tak na dobrą sprawę? Bo czynność za chwilę zobaczycie, jak się wykonuje. Rozłączenie napędów powoduje, że rozpinamy skrzynię biegów i silnik od układu napędowego, czyli od reduktora, od mostów. Jak to wygląda z punktu widzenia użytkowania później takiego samochodu? Jeżeli rozłączycie napędy, to niezależnie od tego, jakie przełożenie ustawicie w skrzyni biegów, czy będzie to luz, czy to będzie park, czy to będzie drive, samochód nie będzie reagował na dodawanie gazu, natomiast podczas holowania koła będą swobodnie mogły się obracać. Pamiętajcie oczywiście również o tym, że przednia i tylna oś w Gran Vitarze drugiej generacji cały czas jest ze sobą spięta, więc podczas holowania nie możemy używać tak zwanych wózków, czyli jedna oś jest w górze, druga oś jest ciągnięta po asfalcie, ponieważ koła są w dalszym ciągu spięte razem. Często zdarza się tak, że kupując nowy samochód od sprzedającego, który nie do końca zna ten samochód, możecie usłyszeć, że przełożenie N, czyli właśnie neutral, który jest do ustawienia w pokrętle napędów, służy do tego, żebyśmy mogli napędzać się tylko jedną osią. Niestety nie jest to prawda. Dlatego, że napęd w Gran Vitarze drugiej generacji jest zawsze napędem na cztery koła. No tu oczywiście jest wyjątek, w niektórych wersjach amerykańskich z silnikiem 2.7 mamy napęd na jedną oś, natomiast w pozostałych wersjach zawsze mamy napęd stały na cztery koła. Czyli jeżeli rozłączamy napędy, ustawiamy przekrętło na N, to automatycznie oznacza to tylko tyle, że mamy odłączone napędy, czyli właśnie koła i reduktor od skrzyni biegów. Czyli niezależnie od ustawienia skrzyni biegów, koła i tak mogą się swobodnie obraca, czyli do holowania jest to na przykład idealne rozwiązanie. Oczywiście pamiętajcie, że holując samochód na dłuższy dystans, Suzuki zaleca, abyśmy skrzynię biegów automatyczną ustawili w pozycji P, czyli park, i dopiero rozłączali napędy na neutral, czyli na N. A teraz pokażę Wam, jak wygląda ta procedura, w jaki sposób powinniśmy poprawnie rozłączyć napędy, skoro już powiedziałem krótko, do czego nam to służy. Także zapraszam Was do oglądania.